Cześć, siemanko wszystkim, ja jestem Dev, a to jest nowa seria, taka, która będzie się pojawiała raz w tygodniu, a będziemy w niej omawiać gierki, które w ramach PlayStation Network dostajemy za darmo co miesiąc. I w tym miesiącu, w czerwcu, mamy taką gierkę jak Super Exploding Zoo. To dwuwymiarowa gra zręcznościowo-logiczna, której producentem jest Honey Slack. Ekipa ta wydała kilka naprawdę dobrych tytułów, tak jak na przykład Frobisher Says czy Hohokum. W grze tej przenosimy się do ogrodu zoologicznego, który najeżdżają owadopodobne stworzenia, które niszczą wszystko, co stanie im na drodze. My zaś na celu mamy sterować mieszkańcami tego ogrodu w taki sposób, żeby uchronić go przed złem nikczemnych owadów, które w swoich planach mają pozbawić te biedne istoty dachu nad głową oraz zniszczyć rozrzucone po alejkach jajka. Gra jest bardzo intuicyjna, więc żaden gracz nie powinien mieć problemu z zaadaptowaniem się z fabułą tej dwuwymiarówki. Na początek startujemy z jednym mieszkańcem i na celu mamy zwerbować jak największą ilość obrońców, żeby jak najszybciej pozbawić napastników drogi ucieczki oraz ograniczyć zniszczenia tego pięknego ogrodu. Każdy z werbowanych ochotników jest również skłonny oddać życie za ten ogród, ponieważ przy bliższym kontakcie z obcymi automatycznie eksploduje, pozbawiając go dużej ilości życia. Gra jest niesamowicie wciągająca i posiada także 80 różnych poziomów oraz dużą ilość nowych postaci, które odblokowują się wraz z rosnącym poziomem. Prawdę mówiąc, ja wciągnąłem się na dobre półtorej godziny, lecz niestety obowiązki wzywały i musiałem się oderwać od konsoli. Jak wcześniej wspominałem, ta gra jest dostępna za darmo w ramach PlayStation Network do końca czerwca, więc czym prędzej dodawajcie ją do swoich profili, ponieważ będzie ona wtedy dostępna dla Was dożywotnio. Mam nadzieję, że dostarczyłem Wam wystarczającą ilość szczegółów na temat tej gry i oczywiście, jeśli Wam się spodobało, możecie zostawić także łapkę w górę i komentarz na temat, jak Wam przypadła do gustu ta gierka. Ja już się będę z Wami żegnać, więc dzięki za uwagę, trzymajcie się i narka!